New Style Dance Studio. Skąd przyjechałyście? Przyjechaliśmy z Ełku. Jaka grupa? Grupa najstarsza, czyli od 15 lat oraz mamy takie małe nasze maluszki, czyli w kategoria 5-8 lat. Ile osób przyjechało? 17 osób. Przyjechaliśmy całą ekipą. Okay. Jak podoba się atmosfera dzisiejszej imprezy? Bardzo fajnie, bardzo duża konkurencja. Więc jesteśmy bardzo ciekawi wyników, jak to się wszystko potoczy. Bardzo różnorodne style tańca, więc jesteśmy bardzo ciekawi i nie możemy doczekać się tego, jak to się zakończy. I jak pani ocenia występ swoich ełckich tancerzy? Ja jestem z nich bardzo dumna, cieszę się, ponieważ niektórzy występowali po raz pierwszy na takim turnieju, więc przełamali swoje pierwsze lody, więc naprawdę jestem z nich mega dumna, nieważne jaki będzie wynik, my wracamy wygrani. Skąd jesteście? Z Pisza. Z Pisza, okej. Jak się wam podoba tutaj? Bardzo fajnie, Gosia mnie super. Dlaczego tańczycie? Dlaczego jest to fajne takie? Sprawia nam to przyjemność. Tak, można tańcem wyrazić swoje uczucia, radość, złość, każde jakiekolwiek uczucie. Skąd przyjechałaś? Z Imionka. Bardzo fajnie jest. Tak? A dlaczego tańczysz, powiedz? Podoba mi się taniec i po prostu lubię swoją ekipę też. Okay. Jak oceniasz swoje szanse w dzisiejszym konkursie? No było trudno, ale myślę, że no 8 na 10. Natalia Kucisz. Jako osoba, która jest związana tutaj z lokalnym taneczną kulturą i dzisiejsza impreza to chyba dla ciebie święto, co? Dokładnie tak. Jest to moment, kiedy możemy zarażać dzieci z Pisza miłością do tańca, ale możemy im też pokazać to, jak robią to inni. Lepiej, gorzej, to już jest do oceny indywidualnej, do oceny jury, ale najważniejsze jest to, że każde dziecko będące na tym parkiecie wkładało całe swoje serducho i całą swoją pasję w to, żeby pokazać nam, jak ten taniec kocha i pokazać to innym, żeby też może spróbowali takiej aktywności akurat ruchowej, jakim jest taniec. Jak oceniasz dzisiejszy poziom ogólny? Wydaje mi się, że poziom był wysoki. Przyjechały do nas ekipy z różnych miast, które mają bardzo duże obeznanie w wszelkiego rodzaju turniejach, zarówno tańca sportowego, jak i stricte dyscypliny taneczne. No i wykazali się, nasze dzieci wcale nie były gorsze, także myślę, że poziom wysoki. Śmiało możemy powiedzieć, że wysoki. You should be.
Kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów pisma portalu internetowego Piszanin. Kłaniam się wam bardzo nisko, przesyłam dużo, dużo miłości, uśmiechu i radości. Iwona Pawlowicz. Ogromna ilość osób dzisiaj jest na tym konkursie. To świadczy o tym, że poziom, że zainteresowanie tańcem jest wysokie. Zawsze, kiedy widzę taką dużą ilość dzieci i młodzieży tańczącą, wiem, że na pewno w 100% sprawdzają się organizatorzy. To znaczy, że po prostu impreza jest udana, że wszystko jest zawsze zapięte na ostatni guzik, bo wtedy rzeczywiście zespoły i soliści przyjeżdżają na takie imprezy, więc bardzo gratuluję tak naprawdę Piskiemu Domowi Kultury za wspaniałą organizację. Ale też przyznaję, że kiedy spoglądam na tą młodzież taneczną, podziwiam ich miłość, zaangażowanie, pasję. Widać, że w nich emocje aż kipią i tak naprawdę one potrzebują takich spotkań, żeby to, co w środku tam drzemie w człowieku, poprzez taniec wyrzucić na zewnątrz. I uważam, że to jest najpiękniejsza historia, jaką można w życiu przeżyć. Co pani głównie ocenia wśród takich młodych uczestników? Na co pani naprawdę najwięcej zwraca uwagi? Dla mnie zawsze na pierwszym miejscu w tańcu będzie muzyka, czyli rytmiczność, ponieważ kiedy nie słyszymy muzyki i nie mamy do tego skoordynowanego ruchu, no to rzeczywiście tak trudna sprawa jest w ocenie. Także muzyka zawsze będzie dla mnie na pierwszym miejscu stała. Druga rzecz, koordynacja ruchowa, płynność ruchu. Oczywiście mamy tutaj różne kategorie, więc też na przykład emocjonalna sprawa, czyli to, co tancerz, czy też grupa taneczna chce nam przekazać, bo oprócz tak naprawdę całych technicznych spraw danego tańca, bo tu też mamy różne kategorie, wydaje mi się, że w tańcu bardzo ważne są emocje i czy one działają na mnie jako odbiorcę, czy nie. Czy publiczność świetnie się bawi, jak kogoś ogląda, czy jest na przykład nudne, bo to też jest dosyć ważne. Więc takie jakby są dwa zawsze, może nawet trzy kryteria. Pierwsza muzyka, druga to technika danego tańca i trzecie emocje w każdym tańcu. Czy to będą soliści, czy to będzie taniec grupowy, te emocje są bardzo ważne. Ja nawet nazywam czasami, jeżeli ktoś działa na moje serce, to wiem, że jest dobrze. A czy, bo już jesteśmy w trakcie i już część wykonań pani widziała, czy jest pani w stanie ocenić dzisiejszy już poziom? Tak, ponieważ rzeczywiście już zaprezentowaliśmy się tutaj, nie wiem, czy jesteśmy w połowie, czy nie, bo bardzo dużo jest uczestników, ale chyba generalnie mi dzisiaj zdecydowanie bardziej podobały się nie prezentacje solowe, tylko grupy. Jakaś taka siła w tych grupach jest, jakaś jest taka, może nawet więź, przyjaźń między tancerzami i to bardzo przekłada się na to, co my odbieramy. Więc dzisiaj u mnie w całokształcie wygrywają grupy. Zaczkowska. I skąd? Pisz Happy Studio. Okej. Okay. Jak się podoba, dla osoby, która jest związana z tańcem, to pewnie dzisiaj jest jakieś święto. No powiedzmy, my bardziej w stresie, nasze grupy, ale powiedzmy poziom bardzo fajny, bardzo wyrównany. Tutaj mamy szanse, jak wszyscy, Pisz, Białystok, super, wszystkie grupy się zaprezentowały, zobaczymy jak wyjdzie. Jak ocenia pani występ swojej grupy na tle konkurencji i w ogóle? Powiem tak, niektóre grupy na pewno mogą konkurować z tymi dobrymi,
ale no niektóre miały swój debiut, więc tutaj się zestresowały. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej, ale nie jest źle. Jak na pierwszy raz, na pewno nie jest źle. Jak się czujesz jako chłopak w tym całym babińcu? Bo ja rozumiem, w każdej grupie tam może jest jeden jakiś rodzynek. Jak się czujesz w tym towarzystwie? Normalnie, jakby nie zmienia to faktu, jakby nie czuję tej różnicy, jakby na przykład były chłopaki, a dziewczyny. Nie ma różnicy. Jestem tutaj od ponad 8 lat, więc trochę się przyzwyczaiłem. Jak się dzisiaj podoba atmosfera? Fajnie. Jest stres. Ogromny jest stres. No, trzeba czekać. Dużo ćwiczysz? Ile razy dziennie albo w tygodniu? W domu to codziennie prawie tańczę, ale tak tutaj grupowo to w poniedziałki i w czwartki. Jakbyś przyciągnął, zareklamował innym chłopakom i dziewczynom tańczenie? Dlaczego warto? Warto wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Dzięki. A jeszcze się przedstaw. Jestem Alan Czajkowski, mam 11 lat, pochodzę z Elbląg. Na imię Izabela Frąckiewicz. Skąd? Przyjechaliśmy z Kętrzyna. Pracujemy jako Stowarzyszenie Hip Hop Mazury oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury. Przyjechałam z grupami hip hopowymi. Na co dzień trenujemy właśnie w Domu Kultury. Układamy choreografię, jeździmy na turnieje. Dodatkowo też w różnych występach solowych bierzemy udział. Jak się pani podoba dzisiaj na imprezie? Bardzo miłe zaskoczenie. Duża przestrzeń. Mili sędziowie, no i energia od publiczności, super energia. Było to czuć tutaj na widowni, na scenie. Grupy akurat też się bardzo fajnie zaprezentowały. Też jestem zadowolona z moich podopiecznych. No i super. Jak na tle konkurencji? Na tle konkurencji? No, była spora konkurencja, super poziom. Ale tu mnie nie oceniać, tylko jest od tego jury, czekamy na wyniki, wiadomo, każdy inny turniej, inni sędziowie, inne jury, więc inne wyniki, jesteśmy gotowi na wszystko. Bardzo świetnie, powiem. Bardzo nadeczyłam dużo energii, więc ta energia po prostu wyszła na tej scenie, tak. No i było dużo energii, było tutaj dużo tańca, podłogi też było dużo. No i tyle, no, bym powiedziała. Jestem Hania Ambroszko i to jest zespół Hocus Art z Białegostoku. Tak. I jak się podoba dzisiaj? Bardzo fajnie jest. Ciężko było, ale bardzo mi się podobało. Jak oceniacie występ swój na tle?
tego, co widziałam na nagraniach, to było nieźle, tak 8 na 10. Okej. Okay. Ja 9 na 10. A powiedzcie mi, dlaczego warto tańczyć? Bo taniec daje taką dużą radość, rozwijamy się. Dzień dobry. Po prostu ja bardzo to lubię. I dla kogoś taniec to życie. Ja też. Dla mnie taniec to też życie. I dla całego Hokusa to taniec to życie. Tak. Dobrze. Powodzenia życzę. Dzień dobry, nazywam się Joanna Filipczuk z Białegostoku, studio tańca sportowego. I ile nas dzisiaj przyjechało? Dzisiaj przyjechały 3 grupy taneczne, czyli mniej więcej około 70 osób. I jak się podoba dzisiaj ta impreza? Bardzo się cieszymy, że na nowo została wznowiona po pandemii, bo zawsze byliśmy w dawnym ośrodku kultury, przyjeżdżaliśmy rokrocznie, aczkolwiek przydarzyła się nam pandemia i przestaliśmy tu przyjeżdżać. Cieszymy się niezmiernie, że znowu możemy tutaj uczestniczyć. Jak ocenia Pani występ swoich tancerek, bo zazwyczaj tancerki? Zawsze z nich jestem zadowolona, cisnę ile się tylko da. Taniec ma przynosić przede wszystkim radość, pasję i trzeba tańczyć sercem, a potem dopiero myśleć o zdobytych miejscach. Warto dzieci zapisywać na kursy? Zawsze, zawsze. Taniec bardzo rozbudowuje, taniec rozwija, taniec pomaga w życiu codziennym. Katarzyna Sobik, dyrektor Piskiego Domu Kultury. Jest zadowolona z dzisiejszej imprezy? Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej imprezy, troszeczkę już zmęczona. Ponieważ były tak fantastyczne grupy, około 50 solistów, których naprawdę trzeba było dobrze przepatrzeć, tak, bo to taniec, żeby dobrze ocenić. Bardzo była pomocna pani Iwona, przede wszystkim bardzo sympatyczna osoba i zgadzałyśmy się o dziwo również bardzo często w swoich wynikach, tak, czy w swoich spostrzeżeniach. Trudno było pewnie przy takim autorytecie tanecznym dorównać może w tym, ale jak sobie radziłyście? Tak, na początku obawiałyśmy się, że rzeczywiście będzie tak, że pani Iwona będzie troszeczkę innym okiem na to patrzyła, ale tak jak już wspomniałam, okazało się, że miałyśmy bardzo często bardzo podobne zdanie, więc chyba wychodzi na to, że troszkę się znamy jednak na tańcu. Dlatego, że kiedy obcujecie z dyscypliną,
która nazywa się taniec, jesteście też dużo bardziej wrażliwi na wszystko. Także pamiętajcie o tym bardzo. Tancerz jest tancerzem na parkiecie, ale również w życiu i tak naprawdę poprzez swoją wrażliwość może być wzorem dla innych, czego wam serdecznie życzę. Pani dyrektor, robimy fanfarę. Słuchajcie, pani dyrektor prosiła, żebym odczytała, ależ super, wow, wow, wow. Więc tak, słuchajcie, 1000 złotych oraz, może tak przeczytam całość bardzo ładnie. Grand Prix 5. Międzygminnego turnieju tańca o Puchar Burmistrza pisze. W dniu dzisiejszym zdobywa puchar oraz 1000 złotych i groeckie! To, że się cieszycie, to już widzieliśmy. Jak się czujecie? Świetnie. Pod wpływem bardzo dużych emocji. Nie wiemy, co mamy powiedzieć. Nie spodziewałyśmy się. Powiedzcie, co tak naprawdę daje taniec? Dlaczego warto tańczyć? Wszystko, co najlepsze. Tak. To jest taka odskocznia od życia codziennego. Możemy poczuć coś innego, zapomnieć o wszystkim. A zarazem kochamy to, co robimy. Tak. Dobrze. Powiedzcie tutaj jeszcze nam wszystkim, dokąd puchar pojedzie? Po Piesek. Proszę bardzo, ładnie. Dziękuję. Jeszcze możecie jeszcze raz wyrazić eksplozję radości.